Jest 31 sierpnia, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Sesja Rady Powiatu, dyskusje i podjęte uchwały. Bilety na korty i lodowisko w Powiatowym Centrum Sportu. PGGKS Bełchatów przed kolejnym meczem wyjazdowym. Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu przyjęto m.in. sprawozdanie dotyczące działalności i kondycji Szpitala Wojewódzkiego imienia Jana Pawła II w Bełchatowie. Radni do obecnego na sali dyrektora mieli wiele pytań. Ten punkt wzbudził duże zainteresowanie radnych. Paweł Skoczylas, dyrektor bełchatowskiego szpitala, mówił o tym, że dla placówki zaczyna się bardzo dobry okres. Jednostka jest zakwalifikowana na najwyższy stopień referencyjności, a to wiąże się z większymi pieniędzmi i możliwościami. Dyrektor mówił również o planowanych inwestycjach, największych od czasu wybudowania szpitala. Radni pytali o to, czy szpital ma zadłużenie i jakie ewentualnie jest wysokości. Czyli rozumiem, że szpital jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, nie ma zadłużenia, tak? Nie jest szpital zadłużony. Planowana była strata szpitala, bo każdego roku szpital planuje stratę w wysokości blisko 5 milionów złotych. Natomiast wynik finansowy szpitala był znacznie lepszy, bo był około 3 milionów. I chcę powiedzieć, że taki wynik osiągnęliśmy lepszy niż planowany, pomimo tego, że w trakcie tego roku zaszły okoliczności, co do których się nie spodziewaliśmy, tak? Między innymi nie dostaliśmy planowanego dofinansowania na zakup tomografu komputerowego, który już jak gdyby w naszym planie finansowym był przewidywany, a było to spowodowane tym, że została ze szpitalem rozwiązana umowa o dofinansowanie tomografu komputerowego z racji nieprawidłowości poczynionych przez osobę, która wcześniej pełniła obowiązki dyrektora szpitala. Poza tym nie przewidywaliśmy w naszym planie finansowym podwyżek, które w ubiegłym roku zostały przyznane pracownikom. Były to podwyżki, które dotyczyły kwoty w skali całego roku 1 700 000. Czyli pomimo tego, że nie dostaliśmy dofinansowania na zakup tomografu, pomimo tego, że mieliśmy dodatkowy wydatek w wysokości 1 700 000, nasz wynik finansowy był lepszy niż planowany. Pytano również o to, jaki pomysł ma dyrekcja na uzupełnienie kadry średniego personelu medycznego. Wiadomo, że w sposób naturalny część pielęgniarek i położnych przejdzie niebawem na świadczenia emerytalne. W świetle obowiązującego prawa zawód pielęgniarki lub położnej może wykonywać osoba, która posiada w tym kierunku wykształcenie wyższe, minimum to licencjat. Podpisana umowa między szpitalem a Społeczną Akademią Nauk zakłada właśnie kształcenie kadr w tym kierunku. Szpital ze swojej strony gwarantuje studentom praktyki i staże. U nas sytuacja w tej chwili na tle innych jednostek nie wygląda źle. Natomiast jak już parokrotnie przy różnych okazjach mówiłem, mamy zupełnie inny pomysł na zabezpieczenie tej naturalnej wymiany pokoleń, jeśli chodzi przede wszystkim o pielęgniarki i położnych. Jak Państwo wiecie, szpital podpisał porozumienie między innymi ze starostwem powiatowym, jedną z uczelni niepublicznych, wyższych, jedną szkołą średnią, dotyczące właśnie kształcenia pielęgniarek. W ogóle Zarząd Województwa Łódzkiego podpisał taki list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych dla potrzeb wszystkich szpitali, których organem tworzącym jest Samorząd Województwa, choć nie tylko, wiadomo, bo przecież te absolwentki i absolwenci uczelni będą mogli również podejmować pracę w innych jednostkach, a także wyjeżdżać za granicę, bo nie zgadzam się tutaj z opinią pana radnego, że w tej chwili nie jest to zawód atrakcyjny. Wydaje mi się, że on jest coraz bardziej atrakcyjny. Radni skarżyli się również na jakość pracy lekarzy przyjmujących doraźnie. No ja miałem okazję przeżyć w szpitalu, raz byłem z żoną, która miała wylew na mięśniu, na nodze, mięsień trójgłowy, uda, łydki. Izba przyjęć, lekarz ogląda, no i mówi do żony, żeby sobie, nie, pani sobie jedzie, kupi jakąś maść, bandaż i to zabandażuje. Żadnego USG, żadnej reakcji. Wylew coraz większy. Po jakimś tam tygodniu udałem się do lekarza prywatnie, zlecił USG. Okazało się, że jest pęknięty mięsień. Z wylewem dentystka, widząc to, zareagowała i przeraziła się. Zaordynowała jakiś zastrzyk w brzuch, żeby nie doszło do zakrzepu. Ja też kiedyś miałem taką sytuację, że kontuzja nogi, stopy konkretnie. Poszedłem na
izbę przyjęć. Pani też mnie próbowała, pani doktor mnie próbowała zbyć. No, na moje usilne prośby wysłała na prześwietlenie, ale przez pół szpitala skaczę na jednej nodze, bo nikt się nie jest w stanie zainteresować tym, czy ja tam jestem w stanie dojść, czy nie. Takich przypadków jest wiele. Czy takie przypadki nadal się będą w szpitalu zdarzać, czy coś pan robi z tym, żeby tego typu sytuacji nie było? Dyrektor podkreślał, że każdorazowo taka sytuacja, która jest zgłaszana do dyrekcji, jest szczegółowo badana. Czynimy wszelkie starania, żeby tego nie było. Nie wiem, czy pan radny złożył jakąś informację, skargę, ponieważ bardzo szczegółowo wszelkie tego typu informacje, które do dyrekcji docierają, są wyjaśniane każdorazowo. Personel musi składać wyjaśnienia i w przypadku stwierdzenia jakichś nieprawidłowości wyciągamy bardzo poważne konsekwencje, łącznie z tym, że z niektórymi naszymi byłymi pracownikami już się na skutek tego typu postępowania rozstaliśmy. Oczywiście, tak jak mówię, akurat bardzo dbamy o to, żeby tego typu sytuacje w naszej placówce nie zachodziły. Pytano również o to, na co konkretnie wydano 200 tysięcy złotych, które powiat przekazał szpitalowi. My nie jesteśmy lekarzami. Zdaje się, że żaden z radnych powiatowych z zawodu nie jest lekarzem medycyny i nie wiemy czasami, o co chodzi. Wzorem lat ubiegłych dobrze byłoby, gdybyście państwo na komisję do nas przysyłali osoby odpowiedzialne, które byłyby w stanie nam merytorycznie wytłumaczyć, na co te pieniądze idą. Później, kiedy to głosujemy już na sesji, czyli to głosowanie końcowe, dobrze byłoby, gdyby też wzorem lat ubiegłych, chociaż jeden z ordynatorów, na przykład ten, do którego sprzęt idzie na oddział, pojawiał się tutaj i odpowiadał na pytania, bo mamy czasami taką sytuację, jak miała miejsce na ostatniej sesji Rady Powiatu, że nie jest w stanie nikt nam odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu brak nam fachowców. Poproszono, by w przypadkach prac komisji oraz rady dotyczących spraw szpitala podczas obrad obecny był przedstawiciel placówki. Z największą przyjemnością odnotowałem zaproszenie na dzisiejszą sesję. Zawsze z przyjemnością ja, jak i inni pracownicy szpitala zjawią się, udzielając wszelkich informacji. Oczywiście tak. Nie chodzi o to, że miałam jakieś tam konkretne uwagi pod adresem pana dyrektora, ale interesowała mnie kwestia wydatkowania środków, przede wszystkim wydatkowania środków, które przekazuje na szpital powiat. Co roku jest to określona pula, suma pieniędzy. W tym roku przekazaliśmy 200 tysięcy złotych. Chcieliśmy my jako radni wiedzieć, na co te środki zostaną przeznaczone. To po pierwsze. Na przełomie kwietnia i maja do nas, mieszkańców powiatu bełchatowskiego, miasta Bełchatowa, dochodziły takie niepokojące sygnały o braku stabilizacji, jeśli chodzi o oddział anestezjologii intensywnej terapii. Wszyscy anestezjolodzy złożyli wypowiedzenia. To dla nas, dla mieszkańców Bełchatowa, powiatu bełchatowskiego, jest sytuacją bardzo niepokojącą. Ten szpital funkcjonuje od 30 lat i takiej sytuacji nigdy w historii szpitala nie było. Zdrowie i życie ludzkie jest wartością nadrzędną, dlatego te pytania do pana dyrektora. Pytaliśmy już o to wcześniej na sesji, ale myślę, że przyjście pana dyrektora dzisiaj na sesję rozwiało nasze wszelkie wątpliwości, bo przecież o to chodzi, żeby czuć się bezpiecznie. Sporo czasu radni powiatowi poświęcili Powiatowemu Centrum Sportu. Podjęto m.in. uchwałę przyjmującą z poprawkami regulamin korzystania z obiektów. Podjęto również uchwałę, która gwarantuje wszystkim stowarzyszeniom i organizacjom działającym na terenie powiatu korzystanie z obiektów według ujednoliconych stawek obejmujących takie same bonifikaty. Uchwała podjęta przez Radę Powiatu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu bełchatowskiego i tutaj zarejestrowanym w kontekście organizacji imprez sportowych, eventów cyklicznych i okolicznościowych na obiektach Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie. Myślę, że jest to bardzo pozytywna inicjatywa tutaj radnych zarządu powiatu i zaakceptowana przez radnych powiatu, ponieważ jest to krok ku polepszeniu jakości i ilości organizowanych imprez. Poza tym wiadomo, że organizacje, stowarzyszenia bardzo często działają jako stowarzyszenia non-profit, organizacje non-profit i nie mają środków finansowych na to, żeby zgodnie z cennikiem pokrywać koszty organizacji imprez. Dzięki temu myślę, że zwiększy się ilość organizowanych spotkań, wydarzeń na terenie Powiatowego Centrum Sportu, co polepszy po pierwsze jakość, po drugie ofertę PCS-u.
W związku z tym no, zachęcamy do działalności sportowo-rekreacyjnej, organizacji pozarządowych, jednostek również podległych starostwu powiatowemu. Może to być powiatowa straż pożarna, to może być powiatowa policja. Zawsze się te organizacje, jeżeli chcą coś organizować na obiektach PCS-u, zgłaszają się z prośbą do zarządu o preferencyjne ceny, preferencyjne kwoty. I w tym momencie poprzez tą uchwałę uregulowujemy pewne zapisy, które każdą organizację traktuje tak samo. Od 1 października Powiatowe Centrum Sportu będzie pobierać opłaty za korzystanie z lodowiska i kortów tenisowych. Kończy się bowiem okres karencji, w którym obowiązywały zerowe stawki korzystania z tych obiektów. Od 3 października rozpocznie się okres, kiedy na obiekcie hali namiotowej lodowiska Powiatowego Centrum Sportu mogą być pobierane opłaty za wstęp i korzystanie z usług tego obiektu. Kończy się w ten sposób program, wsparcie finansowe, na mocy którego wstęp do tej pory na ten obiekt był bezpłatny, zarówno zimą, jak i latem. Ceny, jak zapewnia PCS, będą konkurencyjne i przystępne. Wstęp na lodowisko na godzinę będzie kosztował 5 zł, jeżeli chodzi o bilet normalny, 3 zł, jeżeli chodzi o bilet ulgowy. Natomiast są dostępne karnety, w których osoby uprawnione będą nawet za 2 zł za godzinę korzystały. Przykładowo wstęp na kort tenisowy w sezonie letnim 20 zł na godzinę, ale już w ofercie karnetowej nawet za 10 zł na godzinę. Sezon zimowy w PCS rozpocznie się najprawdopodobniej 10 listopada. Znicz Pruszków to kolejny przeciwnik ligowy PGE GKS-u Bełchatów. Tym razem podopieczni Mariusza Pawlaka zagrają na wyjeździe. Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę 2 września o godzinie 17. Bełchatowianie zmierzą się ze Zniczem Pruszków, który obecnie po 6 kolejkach jest w tabeli ligowej dość nisko, na 16 miejscu, z dorobkiem zaledwie 4 punktów. Brunatni, patrząc jedynie na zestawienie ligowych w tabel, są faworytem tego spotkania. Obecnie na 4 miejscu, z aspiracjami walki o awans. Kibice już szykują się na to spotkanie. Tym razem reprezentacja wspierająca PGE GKS Bełchatów nie będzie duża, a to ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sektorach dla kibiców przejezdnych. Nadal można się na ten wyjazd zapisywać w ośrodku Kibice Razem lub poprzez profil Bełchatowianie i profile osiedlowe. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam. Życzę spokojnej nocy.